Macie co chcecie, dostaliście 500 plusy, to nie wiedzieliście, że to trzeba odkładać, że to pieniądze nie biorą się z powietrza, że coraz więcej urzędników, coraz wyższe podatki, e, coraz bzdurniejsze przepisy i coraz e, większe ograbianie przedsiębiorców. I ktokolwiek, kto uważa, że służba zdrowia jest darmowa lub jest dobra, to chyba chodzi jedynie do lekarza rodzinnego. Tego się boję, że faktycznie idziemy w kierunku pełnej kontroli. E. I on wierzy w to, że ja stworzyłem bitcoina. Opracowali to do perfekcji. Wybrali sobie grupę docelową, która będzie na nich głosować, grupa, która jest średnio inteligentna i średnio wykształcona, na 10 osób świadomych. Przypada 10 tysięcy ludzi, którzy nam się należą. Uważam, że w Polsce w ogóle nie powinno być spółek, państwa. Oczywiście. a kto wie, że ci mięsa nie zakażą kupić. Pan może kupić kilogram mięsa tygodniowo na przykład. Jak jest zielona świeczka, to tudemun lambosun, jak jest czerwona, skam, piramida finansowa, lecimy do zera, to jest koniec kryptowalut. W dużym stopniu utraciliśmy zdolność komunikacji i wymiany poglądów. Powiedzieć w ogóle, czy są jakieś takie ciekawe projekty na oko? Które... Mówi słynne przysłowie, jeśli nie wiesz skąd się bierze yield, to ty jesteś tym yieldem. Ja myślę, że ceny nieruchomości spadną. Oczywiście jest też takie podejście, że cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Binance.com. Jest to giełda do handlu kryptowalutami, z której sam korzystam od wielu lat. Ale to nie wszystko. Każdy, kto zarejestruje się na Binance poprzez link referencyjny, który jest w opisie i przejdzie w weryfikację, otrzyma 5 BUSD. Na start promocja jest ograniczona do 200 osób. Teraz pokażę, jak w łatwy sposób zarejestrować się i przejść taką weryfikację. Warto wspomnieć, że Binance to największa giełda kryptowalut na świecie. Jest już tam ponad 90 milionów użytkowników na całym świecie. Można wybierać spośród ponad 350 kryptowalut. Binance to nie tylko giełda, ale cały ekosystem i wielość produktów. Możesz też posiadać kartę Visa Binance do płatności kryptu w sklepach. Aby zacząć korzystać z Binance nie potrzebujesz do tego dużej wiedzy o kryptowalutach, gdyż Binance oferuje Ci całe spektrum samouczków, przewodników oraz polskojęzyczną obsługę klienta. I tak naprawdę to wszystko. Teraz weryfikacja po stronie Binance, po której możemy w pełni korzystać z Binance'a i szkolić się, wymieniać i handlować, oczywiście odbierając nagrodę z biznesmisji. Ja polecam Binance, z którego korzystam już od dawna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, moim gościem, Mike Satoshi, ekspert od kryptowalut. Człowiek, który naprawdę wie dużo o tym rynku, a dużo się też dzieje, więc bardzo miło, że udało się spotkać i możemy o tym porozmawiać. Cześć, dzięki za zaproszenie. Ja zawsze się tak uśmiecham trochę, jak słyszę słowo ekspert, bo uważam, że ten rynek jest zbyt młody, żeby jeszcze tutaj mówić o ekspertach, no ale okej. Okay. No, te ponad tysiąc odcinków, prawie dwa tysiące, no to już, już coś robi. Także, Mike, powiedz mi na yy, sytuacji dzisiaj, bo mówi się, że idą złe czasy, mamy kryzys co teraz zrobić? właśnie, że kto straci, kto zyska i tak dalej. Jak Ty w ogóle podchodzisz do tej sytuacji, co się dzieje dzisiaj? Czy rzeczywiście jest taki kryzys jeden z największych w historii, jaki jakim świat widział? Wiesz co, powiem Ci, tak jest potencjał do tego, żeby to się rozwinęło w kierunku bardzo złym, włącznie z trzecią wojną światową, ale myślę, że jednak supermocarstwa są już tak powiązane finansowo, że oni się tam będą przepychać, trochę tak jak Chiny, Stany Zjednoczone, pokrzyczymy, pokrzyczymy i, i generalnie się rozchodzimy, tak, bo zbyt dużo pieniędzy jest tam zaangażowane. A jeśli chodzi o coś, to no mieliśmy lata Prosperity w 2008 roku. Kryzys, który tak naprawdę spowodował, że zostały wpompowane pieniądze w jakieś tam chore, działające infrastrukturę, w chore, działające jednostki, takie jak banki, które powinny upaść, i powinny po prostu na ich miejsce powstać te. No i wiesz, i to jest pokłosie tak naprawdę. To, co teraz widzimy, to jest pokłosie tego, co zostało zrobione wtedy. A jeśli chodzi o mój rynek, czyli kryptowaluty, no to była Hossa jest Bessa. Później będzie znowu Hossa i znowu Bessa. No. O tym zaraz porozmawiamy, ale zanim jeszcze przejdziemy do tych kryptowalut, to takie standardowe pytanie o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? No to powiem szczerze, zagiąłeś mnie tym pytaniem o tych rówieśników, bo tak się zastanawiam, czy był, wiesz, ja swoje dzieciństwo miałem jeszcze początki dzieciństwa za czasów poprzedniego ustroju, jestem 80-rocznik, później transformacja, więc wydaje mi się, myślę, że może to zainteresowanie komputerami, bo wtedy szczególnie płeć piękna w ogóle się nie interesowała, koleżanki w ogóle się nie interesowały komputerami. Później z kolei, jak poszedłem na, na studia informatyczne w 99 roku to na 150 facetów były cztery kobiety. Teraz mniej więcej jeszcze nie ma 50-50, ale powiedzmy 60-40. Więc myślę, że to zainteresowanie, no bo wtedy wszyscy biegali za piłką, jak nie kopaną, to rzucaną, czy jakąś inną. Każdy był aktywnie. Nie było komputerów, nie było internetu. Myśmy w domu nawet telefonu stacjonarnego nie mieli. W szkole uczono nas o wielkiej przyjaźni narodów polskiego i radzieckiego. No więc no, takie rzeczy tak, ale dzieciństwo było fajne. Ja myślę, że obecne dzieci, które mają Netflixy, Facebooki, TikToki jakieś inne rzeczy, mogą nam zazdrościć, bo myśmy nie siedzieli, myśmy się ruszali i mogliśmy dużo więcej i nie mieliśmy GPS-a wszczepionego, który jak 5 minut gdzieś nie przychodzisz, albo nie dojedziesz, to wszyscy się martwią. Wtedy człowiek jechał do Tak, za, sam ze szkoły. Słuchaj, ja w drugiej klasie szkoły podstawowej od babci z drugiego końca miasta sam autobusem komunikacji miejskiej dojeżdżałem te chyba 7 czy 8 kilometrów autobusem. Wyobraź sobie, że teraz okay. e, dziecko ośmioletnie puściłby się autobusem no przez całe miasto. Dzisiaj w liceum jeszcze się wozi, nie? więc tak jest. E, tak. E, tak, e, tak. Maek, a powiedz mi w takim razie trochę już przechodząc do tematu, czy w ogóle idziemy właśnie w kierunku takiej pełnej kontroli i co ty o tym sądzisz? Tego się boję, że faktycznie idziemy w kierunku pełnej kontroli, jak się obserwuje internet. No oczywiście w internecie trzeba znaleźć tą prawdę, bo jedna i druga strona, mam wrażenie, że i jedna i druga strona jest zatrudniona przez te same siły. Jedni krzyczą głupoty, a drudzy krzyczą, że nic się nie dzieje, tak? A prawda leży po środku. Ostatnie dwa lata dobitnie nam to udowodniły. Część rzeczy się potwierdza. Powiedzmy, jak ktoś wykrzyczał 10 rzeczy, jedna się potwierdziła, to on zapomina o tych dziewięciu, które się nie potwierdziły, ale ta jedna się potwierdziła. Idziemy w tym kierunku. W ogóle czasami, jak patrzę na zachodnią Europę, czy nawet na Stany Zjednoczone, niektóre Stany oczywiście, to się zastanawiam, czy najwięcej wolności to nie mamy w Chinach. No bo tam jest oczywiście ta kontrola, to jest przedstawiane jako kraj komunistyczny i gdyby nie kolega, który przychodzi do mnie na live i czasami odkręca i weryfikuje pewne rzeczy, to człowiek by uwierzył w to, co mówią media, tak? że, że no w Afryce biją murzynów, tak? No takie stare przysłowie, tak? Więc. Rządy chcą mieć, szczególnie w finansach, to widzimy. Kiedyś tajemnica bankowa mogła być złamana tylko, jak był wyrok sądowy prawomocny. W tej chwili urzędy skarbowe, organa ścigania cokolwiek oni wchodzą, sprawdzają, podglądają twoją korespondencję. ZUS sprawdza twojego Facebooka, no, chociaż jest publiczny akurat, więc to no nie problem. Więc, więc no doszliśmy do takiej absolutnej kontroli. I cały czas jest ludziom wmawiane, że to jest dla ich dobra, że to jest dla klimatu, dla ekologii, dla, dla dobra, żeby pomóc tym biednym i tak dalej. Tylko że ja mam wrażenie, że biedni stają się coraz biedniejsi, a ta wybrana grupa staje się coraz bogatsza. Tak, to, to, to widzimy. Taki przykład, który podam, w Stanach Zjednoczonych w latach 80. było, nie pamiętam, kilkanaście lub wręcz nawet kilkadziesiąt stacji telewizyjnych. Teraz byś pewnie wymienił 5, 6, no bo więcej raczej nie ma. Ja pamiętam, jak byliśmy dziećmi, to jak się oglądało wiadomości na jedynce, to to były takie w miarę wiadomości, nie wiem, bo byłem dzieckiem, ale raczej normalne, nie? Dzisiaj to jest masakra, nie? Nie da się oglądać. Nawet powstają konkursy przy okazji, ile razy zostanie wymieniony tam pewien pan i pijemy przy każdym razie, nie? Tak, słyszałem. No, a jak właśnie tu mówimy, co ty w ogóle sądzisz, no mieszkamy w Polsce? Co sądzisz o naszym rządzie? Do czego to w ogóle zmierza? Bo z jednej strony, wiesz, są sylwestry w Zakopane. mam nadzieję, że już nie będzie, bo ostatnie zmiany, może tego nie będzie, ale z drugiej strony, wiesz, trwonimy mega pieniądze, a z drugiej strony jesteś chory, masz problemy, nawet nie ma szans dostać się do służby zdrowia w jakimś takim normalnym terminie nie? i, i musisz mieć pieniądze. I do czego to w ogóle zmierza? Ktokolwiek, kto uważa, że służba zdrowia jest darmowa lub jest dobra, to chyba chodzi jedynie do lekarza rodzinnego. Bo jeszcze na tym poziomie, powiedzmy, zależnie od przychodni, to jeszcze w miarę wygląda. No akurat ostatnio była taka sytuacja, że mój ojciec, tam stwierdzono, było podejrzenie nowotworu i generalnie operacje musiał mieć i tak dalej. Całe szczęście, long story short, wszystko okazało się ok. No ale musieliśmy to prywatnie robić, bo, bo państwowo to, no wiadomo. Ostatnie dwa lata udowodniły, jakie mamy poszanowanie życia ludzkiego i że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Ile lekarze zarobili, to każdy może sobie wnikać. Więc wiesz, to co rząd robi, tak, oni sobie wykorzystują demokrację i naszą ordynację wyborczą, bo to trzeba jasno zaznaczyć, że my mamy chorą ordynację wyborczą, opracowali to do perfekcji. Wybrali sobie grupę docelową, która będzie na nich głosować, grupa, która jest średnio inteligentna i średnio wykształcona, tak najdelikatniej mówiąc, która mówi, daj mi mnie, mnie się należy. No i oni mają ten betonowy elektorat, tak? I co chwilę jest szukany z ruch, zobacz, w róg zewnętrzny. Jak nie Tusk, to Niemcy. Jak nie Niemcy, to Rosja. Jak nie Rosja, to coś innego. I generalnie rzecz biorąc, kręcimy się cały czas w kółko. Ludzie stają się coraz biedniejsi. Oni tego nie widzą, bo osoba, która nawet jest średnio zamożna i interesuje się, to ona widzi, co się dzieje, obserwuje te tło ekonomiczne, a zwykły człowiek, no to wyle byle, byle spirytus w sklepie był, no i ewentualnie jakiś chleb lub denaturat. No i wtedy jest OK. Także ja jestem przerażony tym, ale żeby nie było tak, że krytykuję tylko jedną ekipę. Ja tak samo nie przepadam, delikatnie mówiąc, za wszystkimi, którzy rządzili po 1989 roku, bo tam jest wspólny mianownik: coraz więcej urzędników, coraz wyższe podatki, e, coraz bzdurniejsze przepisy i coraz e, większe ograbianie przedsiębiorców. I poza drobnymi jakimiś, e, można powiedzieć, incydentami, które zmieniały to, to to się zasadniczo nie zmienia. A jak słyszę argument, że ale my mamy smartfony, ale mamy samochody, to biedne afrykańskie kraje też mają. Nie mylmy. E, Zbogacenia, postępu, postępu technologicznego z bogaceniem się społeczeństwa, bo to są dwie różne rzeczy. Na całym świecie mamy smartfony, podejrzewałem, że nawet, no wszędzie, no nie, nie wiem, czy znajdziemy kraj, może gdzieś tam ci, którzy żyją celowo w głuszy, nie? No i ja miszę, o, a misze nie mają smartfonów, tak? No ale to jest specjalne, no, specyficzne, tak, tak, Oczywiście. Na własny wybór. No zdecydowanie się z tą zgadzam, a powiedz mi, czy jest coś, co według Ciebie mogłoby sprawić, żeby się poprawiły nam te warunki życia, bo wiesz, z drugiej strony jest to cały czas rozdawnictwo, i tak się mówi, i czy nadal będziemy rozdawać, ale może, no tak nie wiem, odmieniając to, czy jest coś, co według ciebie moglibyśmy zrobić jako nie wiem, naród, rząd albo coś, żeby poprawić, a nie iść w tą stronę upadku? No bo wiele osób nawet gości mówią, że możemy, że zmierzamy trochę do Grecji, nie? Wiesz co, powiem ci w ten sposób. Kiedyś wierzyłem w to, że zmiana pokoleniowa spowoduje, że faktycznie jak te stare dziadki, które jeszcze tam pamiętają cara, odejdą od władzy, to coś się zmieni. Bez jakiejś rewolucji, bo to jest tyle różnych aspektów, zaczynając od systemu prawnego, ordynacji wyborczej, o której powiedziałem. Podam ci taki przykład. Ja chciałem, jako osoba, która już nic nie musi, a wszystko może, zostać radnym w moim rodzinnym mieście w Miałem Stoku i wystartowałem w wyborach i co ciekawe, otrzymałem odpowiednią ilość głosów. Ale byłem nie z tej partii, co trzeba, bo nie da się bez partii. Nie możesz zostać radnym, nie możesz zostać posłem bez partii. Nie możesz. Dlaczego? A dlatego, że zebrałoby się 50-100 takich jak ja, którzy by stwierdzili, że nie wierzymy, w czy się stoi, w czy się leży, nie wierzymy, że za rok Japonia, za trzy lata Stany Zjednoczone, że solicjalizm nie działa i jesteśmy niepowiązani z żadną partią. I wyobraź sobie 100 takich osób w Sejmie, która będzie głosować, ta ustawa jest dobra i nieważne, czy to opublikował Rudy, czy, czy ten Skotem, czy jakiś jeszcze inny z długim nosem, czy jakiś tam czerwony komunista. Jak jest dobra ustawa, na nią głosujemy. To bym rozwaliło tą bandę czworga całą. I generalnie do tego nie dopuszczą. Do tego prezydentem możesz zostać, oczywiście, wójtem, senatorem możesz zostać, jak masz odpowiedni wiek. Tam jest chyba jakieś ograniczenie, że od 30 czy, nie pamiętam już dokładnie, ale posłem już nie zostaniesz bez partii. Głosujemy na partii, nie na ludzi. Oczywiście, jeśli jest twierdzenie, że. Jakbyśmy wprowadzili te słynne jowy, to by monopol dwóch partii był. A ja twierdzę, że nie, bo mogłyby osoby niezależne startować. Póki się to nie zmieni, wiesz, narodu nie zmienimy, tak? No, nie będę cytował tutaj marszałka, słynne powiedzenie o pięknym kraju i ludziach, tak? Ale to jest prawda. To jest prawda na 10 osób świadomych przypada 10 tysięcy ludzi, którzy nam się należy. A powiedz właśnie jeszcze na tym nam się należy, czy nie myślisz, że właśnie te czasy, nawet ta zima, która idzie, co mówią, że będzie ciężka, bo ono jedni się martwią nawet sam, same władze mówią, że możemy palić już czym chcemy, nie? I to masz memy chodzą, co jest w ogóle przerażające. Ale czy to nie będzie, że ten elektorat właśnie najbardziej teraz dostanie, można powiedzieć, tak, po tyłku, no bo im się należy, ale to, co się należy, może już naprawdę nawet nie starczyć na takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. I bardzo dobrze. I to wprost powiem bardzo dobrze. Macie, co chcecie. Dostaliście 500 plusy, to nie widzieliście, że to trzeba odkładać, że to pieniądze nie biorą się z powietrza że żeby dać komuś 500 trzeba komuś 700 zabrać. Ja zawsze to jest taki mem, to nie jest moje autorskie, ale to w internecie krąży, że gdyby dać pracownikom pensję brutto do ręki i oni musieli sami popłacić daniny i podatki, to w ciągu miesiąca system zostałby zmieniony, bo ludzie nie są tego świadomi. Nie oszczędzałeś, nie szykowałeś się. Wiesz, osoba, która ma już jakiś majątek i nie zdobyła go na zasadzie wygrania w Totolotka. Ani nie ukradła. Ani nie ukradła, chociaż ta właśnie grupa społeczna najczęściej mówi, że ktoś ma pieniądze, to ukradł albo miał układy. Tak, przedsiębiorca, to kradnie. Tak, przedsiębiorca to złodziej, tak, dokładnie, dokładnie, tak. To prawda jest taka, że te osoby ograniczają koszty, czasami sobie coś ten, żeby szykować się, tak. Już nie mówię o dywersyfikacji inwestycji itd., itd. A taki człowiek zwykły, prosty, nie urażając prostych osób, no, no, najczęściej zorientuje się mądry Polak po szkodzie, tak? Jak już go dotknie, jak nagle się okazuje, że piwo podróżeje, ktoś mówił, że jeżeli coś ma, coś ma zmienić w polsce sytuację, to wzrosty, drastyczne wzrosty ceny alkoholu, dlatego, że on będzie mocno pilnował tego, zresztą paliwa wiesz już też były takim ostrzeżeniem. Więc oni szybciutko, tutaj podatki, tutaj oczywiście jedną ręką dali, drugą zabrali. Kto, kto ma jak to się ma pełne odliczenie VAT-u od paliwa, to wie, jak to w rzeczywistości wyglądało. Kto wie, co to jest marża rafineryjna, to też wie, jak to wyglądało. Tak? No, ale cieszmy się, bo pompy nie spadają nam na głowy. No więc wiesz, no, kto w to wierzy, tak? No kto w to wierzy, jak bo słuchasz, poczytasz na Twitterze czy w internecie, to, to stwierdzasz, że kurde, tyle osób w to wierzy. Nie, to jest ta hałaśliwa mniejszość. Dotknie na pewno Dotknie na pewno. No i teraz zastanawiam się, bo teraz też no, o tych słynnych, że można palić czymkolwiek poza oponami. Za miesiąc oponami też będzie można palić. Od wózka widłowego najlepsze są opony. One dobrze się tnie i się dobrze pali. Tak, tak pół żartem, pół serio. Samorządy powiedział, że będą kontrolować. Tylko się zastanawiam, jak jeden z drugim urzędnikiem co, policja będzie wcześniej jeździć? Bo jak wkurzony, wkurzony obywatel da w mordę jednemu czy drugiemu, no to, no to zobaczymy, czy on następny trzeci pójdzie z powrotem. Więc to... Zresztą, słuchaj... Upada mit na świecie ekologii. Nie tylko u nas. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia upada to. Może jest szansa, że wrócimy chociaż odrobinę do normalności. Nie wiem, czy nawet słyszałeś, ale wczoraj czytałem artykuł, że w miastach normalnie drastycznie spadły wywóz śmieci. Czyli to powoduje, że ludzie nie oddają tych śmieci, tylko oni mi będą palić. Więc to jest też przerażające, więc zobaczymy. I to naprawdę już nawet jakiś prezydent miasta powiedział, że to jest precedens, że, że tak się w ogóle stało, że te śmieci się nie Rozmawiając z ludźmi normalnie, dzisiaj szykuję na palenie, więc ja nie chcę myśleć, co będzie, jeśli chodzi o smog, który był i tak dalej. Nie? Czy sami się nie zatrujemy w ogóle? Wiesz, co powiem ci w ten sposób? Tutaj też dużo zależy od miasta, tak? No, ja mieszkam w ims więc u nas właściwie smog rzadko kiedy przekracza te normy dopuszczalne. Jak pojadę do Krakowa czy nawet do Warszawy zimą, to kiedyś się śmiałem. Mówię, jaki smog to taki normalny zapach? No i po, po nocy w Warszawie odczuwam, tak palił fajki, chociaż ja nie palę. Mhm. I teraz tak. Czy ludzie będą palić śmieci, część? Wiesz co, ja ci powiem tak. Ci, którzy palili. Ja nie wiem, jak sytuacja musiałaby mnie w życiu, pomijając, że nie mam takiego pieca do palenia śmieci, co musiałoby się stać, żebym śmieciami zaczął palić, tak? Więc, więc pewnie poszedłbym szybciej jak jakiś sosny w lesie wyciął czy, czy dąb, nie? No, ale By... dawniej na wszech to wiesz, jak ktoś Ale oczywiście, tak, na wsi się nic śmietali. nie marnowało. Tak. Słuchaj, no ale z drugiej strony przeanalizujmy. Każdy, kto płaci za wywóz śmieci, wie, co się stało w momencie, kiedy państwo się zajęło, zajęło śmieciami. Przecież jak chciałbyś tak... Na przykład nawet tą segregację przeprowadzać. Na przykład w mojej rodzinie, w moim rodzinnym domu segregacja na przykład szkła i butelek plastikowych była, zanim w ogóle to było wymagane. Myśmy to segregowali nawet dziś sami, żeśmy to wywozili, no, ja kiedyś chciałem wywieźć, wywieźć akulaturę, bo miałem, to mi jeszcze kazali za to zapłacić. Ja mówię, to wy mi każecie za surowiec, który płacić, czy wy jesteście poważni. I wypierdzieliłem gdzieś po cichu do kontenera, którego na to, na to był przeznaczony. W każdym razie. Jeśli chodzi o śmieci, wiemy ile wzrosły. Przecież w niektórych miastach koszt wywozu śmieci wzrósł jakoś drastycznie. Przepraszam, my nagle zaczęliśmy być bardziej ekologiczni. Wszród bzdura jest jakaś. Wszystko, za co bierze się państwo i staje się droższe i mniej efektywne, jeszcze dobrze, że państwo nie zajmuje się ubezpieczeniami OC. Zresztą, kto pamięta, starsi pamięta, jak było właściwie tylko PZU, ile kosztowało, że nie zajmuje się internetem i telefonami komórkowymi. Bo jakby oni jeszcze to było państwowe no to byście dalej na modemach. Działa. Trochę tak jest, że tam, gdzie się państwo dotyka, to wszystko pada albo są naprawdę... No mnie przeraża ta liczba urzędników i te nawet sprawy tak jak ja znowu słuchając niedawno, bo no jak się jest przedsiębiorcą, to jest się cały czas, jak mówią, że muszą zarabiać tak dużo, bo jakby poszli na rynek, to zarabialiby ile by chcieli, nie? A jak się przeanalizuje, to oni naprawdę zarabiają dużo więcej niż prezesi największych firm amerykańskich, co jest naprawdę takie odklejenie straszne. Ale wiesz co, bo, bo to jest właśnie to jest też taki dysonans, a mianowicie spółki Skarbu Państwa Słynna spółka Polski Atom, gdzie oni przepalili pieniędzy i jeszcze chyba nie wybrali do dzisiaj elektrowni, czy inne różnego rodzaju wody polskie, co tam się dzieje, to już nawet nie, nie będę mówił. I tacy zwykli szeregowi urzędnicy w urzędach miejskich itd., gdzie oni naprawdę nie zarabiają kokosów, a to oni odwalają, wiesz, że ja czasami, czasami ich nawet jest szkoda, bo. Ja nie mam do nich pretensji, bo oni się poruszają w ramach przepisów. Oczywiście, jeden urzędnik, który będzie się czuł mocniej na stanowisku, to czasami przymknie oko gdzieś tam, ten, który zaczyna, no to nie będzie robił rzeczy, ale oni nie zarabiają dobrych pieniędzy, a naprawdę najbardziej dostają po dupie, bo przychodzi o nich ten obywatel, który jest wkurzony, no i generalnie rzecz biorąc, na nim wylewa swoje frustracje, a wiadomo, że no czasami przychodzi granatem od oderwany człowiek, no i, i gdzieś tam od razu z natury. Albo zobaczy urzędnika, tak jak ja zachodzę, uśmiechnięty i widzę już na twarzy urzędnika, że my nie reprezentujemy tych samych idei. I tak samo w drugą stronę. Ten urzędnik, który jest, chociażby pani w urzędzie, tam jakimś tam paszportowym czymś, uśmiechnięta, młoda, ładna i można być inteligentna i znająca się na tym, co robi, a przychodzi do niej taki smutny, posępny człowiek, który już z natury chciałby ją powiesić. No więc, więc to z dwie strony działa. Ale masz rację, spółki Skarbu Państwa. Ja mam bardzo niepopularną opinię, że uważam, że w Polsce w ogóle nie powinno być spółek Skarbu Państwa. Oczywiście pod warunkiem jednym, to muszę zacząć dodawać, bo ludzie mnie nie rozumieją, żebyśmy odzyskali podmiotowość, a nie żebyśmy wyprzedali cały majątek swój, dobra. który posiadamy za granicę, tak jak zrobiliśmy z bankami. Majk, dobra, przechodząc trochę już do tego, dziękuję Ci za to, bo to jest też bardzo ważny temat, to w ogóle jakie są jeszcze konsekwencje wycofania gotówki, totalnie jak wycofamy gotówkę? Kontrola przede wszystkim. I to się dzieje już, wbrew pozorom, kolega, relacja z Norwegii. Kolega miał imprezę na weekend, poszedł, kupił trochę więcej piwa, no i było wszystko okej, okay. kupił, wszystko zapłacił i tak dalej. Jak się złożyło, że w następnym tygodniu znowu, znowu zaprosił kolegów, znowu kupił trochę więcej piwa i dostał telefon. Oczywiście ja nie będę podejrzewał, że to było kontrola, może bardziej pod yy, wpływem troski. Do Polak przyjechał, tak więc wiadomo jaka opinia jest na Zachodzie, ale dostał telefon. Czy pan przypadkiem nie ma problemu z alkoholem? No ale idźmy sobie dalej. Jeżeli przejdziemy do pieniądza cyfrowego, programowalnego, bo na razie mamy pieniądz cyfrowy, ale jeszcze nie jest programowalny, to tak. Po pierwsze, Termin ważności pieniądza, to po pierwsze. Po drugie, ee, blacklistowanie rzeczy, których możesz kupić. A może możesz kupić, a kto wie, że ci mięsa nie zakażą kupić. Pan może kupić kilogram mięsa tygodniowo na przykład, bo robaki trzeba jeść, nie? I to widać, to widać. No przecież teraz jechałem w metrze warszawskim, jakaś reklama, e, to nie jest alternatywa, to jest przyszłość jedzenia. No więc jeżeli taka reklama, nie pamiętam do której stacji, no jak tu jechałem no Urzynów, no to generalnie to generalnie no, daje do, do myślenia. Tak pani Nicole Kidman, która reklamuje i się tam zajada. Okej, okay. ja wiem, że to jest dobre źródło protein, ale nikt mi nie zmusza do tego. Więc te pieniądze, odejście od gotówki i całkowita kontrola, prześledzenie i udowodnienie wszystkim ludziom na zasadzie to możecie, tego nie możecie, a czemu? A może pan wydawał rzeczy na nie takie, co trzeba, a może pan Playboya kupił, yy, a będzie sprawa, na przykład ktoś oskarży cię o gwałt, a tu Playboya kupowałeś, to znaczy się, że pewnie albo testosteron kupiłeś, albo coś jeszcze, no całkowita kontrola. Absolutnie nie dopuśćmy do tego. Te słynne CBDC, czyli y, cyfrowe waluty banków centralnych. To jest po prostu, widzicie co się w Chinach dzieje, tak? Tylko w Chinach jeszcze oczywiście, mówię, ta, ta komunistyczna partia z racji, że jest jedna, nie ma konkurencji. Oni się czują pewnie, więc oni trochę bardziej, tak powiedziałbym, w stosunku do obywatela podchodzą y, od strony biznesowej, od strony ekonomicznej, tak bardziej na luzie. Oczywiście, jak tak do, czasu, nawet. do czasu, jak próbujesz y, Karierę polityczną zrobić albo głosisz poglądy przeciwko partii, no to wtedy zostaniesz wezwany na rozmowę. Nie. No jest to też przerażające, tak jak mówisz. I chyba wszyscy się boją, bo są plusy oczywiście, ale oczywiście. dużo jest tak, jak mówi, jeśli się to dostanie w niepowołane ręce, to może być naprawdę ciężko. Nie? Dobrowolność nie przymus. Chcecie? Dobrowolnie. Młode pokolenie zaczipuje się samo, bo to będzie fajne, odejdzie od gotówki, kto, kto chce robić, ale. Dobrowolność. Przymus, wiesz, w Unii Europejskiej podobno jakiś trybunał powiedział, że to jest podstawowym prawem człowieka, gotówka, więc jest szansa, szansa od razu mówię, cień szansy, że może ta gotówka nie odejdzie. Dzień. Dobra, a powiedz mi odnośnie kryptowalut i powiedz mi, jak ty to prognozujesz? Dlaczego tak jest i co dalej z kryptowalutami? Trochę pytam, dlatego, bo pewnie milion razy było to pytanie, ale wielu ludzi trochę dzisiaj ucieka właśnie w alternatywne inwestycje i jednak to krypto. Przez lata no, zrobiło sobie taką renomę, że warto tam inwestować. Zaraz powiemy o tych innych zagrożeniach. Tak? E, powiem Ci w ten sposób. No mamy Bessę, tak? Rynek kryptowalut ewidentnie porusza się cyklami. E, historycznie tak było, oczywiście jak będzie przyszłość, jeden, e, jeden, jak to się mówi, parę paradygmatów, jak to Rafał Zaworski mówi, zostało przełamanych, że zabezpieczenie przed inflacją i tak dalej. Z drugiej strony to się nie do końca zgadzam, bo co złoto nie traci na wartości? Też oczywiście long termowo, long termowo rośnie, ale jak na Bitcoina spojrzymy od początku, to on jest w wiecznej hoście, no non stop jesteśmy na plusie, to nie jest tak, że tracimy. E, oczywiście, to nie jest tak, że na krypto się tylko zarabia. Zagrożeń jest od groma, o tym można zaraz parę słów. E, dlaczego tak się stało? Słuchaj, to jest na zasadzie. E, fajnie to tłumaczy, fajnie to tłumaczy w swojej książce, w książce Standard Bitcoina, Safe e, On fajnie to tłumaczy, mówi, że coś zaczyna rosnąć w takim normalnym tempie ze względu na postęp, na, na adopcję, a później zaczyna się rozpędzanie takiego, wiesz, mechanizmu FOMO, czyli kurczę, już jest późno, muszę kupować, kupować, pendulin odjeżdża i tak dalej. Jest to przekroczona pewna granica. Rozdmuchane gdzieś tam to jeszcze się toczy, no i w pewnym momencie zawraca i zaczyna się mechanizm przeciwny, czyli food, to już jest koniec, lecimy do zera. Wiesz, nawet są memy takie, że jak jest zielona świeczka, to to the lambosun, jak jest czerwona, skam, piramida finansowa, lecimy do zera, to jest koniec kryptowalut. Powstała strona już dawno temu, yy, nekrolog bitcoina, to właściwie nekrologi, yy, ten bitcoin obituaries, i można sobie przejrzeć, ile razy bitcoin umierał, tak? Nie zmienia to faktu, że adopcja postępuje. Trzeba mieć świadomość o jeszcze jednej rzeczy. Rynek krypto jest bardzo mocno manipulowany. On został przejęty przez Wall Street już dawno temu, ale teraz już zmieniła się też retoryka, że Bitcoin jest OK. Tak, że kryptowaluty są OK. Nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ostatnio w wnioskach miałem, że powiedział, że to jest przyszłość, że to będzie przyszłość, przyszłość umów, przyszłość pieniędzy. No więc próg wejścia oni wiedzą, że jak w końcu wejdzie dostatecznie dużo dużych instytucji, to już nie będzie takich spadków, bo ktoś będzie zawsze podkupował. Też może już nie być takich wzrostów. Więc. To jest to, no bańka była rozmuchana bardzo mocno. Oczywiście zawsze poniżej naszych oczekiwań. Ja oczekiwałem 200-400 tysięcy dolarów za bitcoina. Niektórzy mówili o milionie, niektórzy mówili 100 tysięcy, niektórzy dalej twierdzą, że jest hossa. tak? Niektórzy, Więc... że spadnie do 10. Tak. Niektórzy, niektórzy, że tak. spadnie do 10, do 5 i tak dalej. Ja nawet mam zakład z jednym człowiekiem, z którego cały dochód, niedużą kwotę na cele charytatywne, niezależnie od wyniku. Ja powiedziałem, że do końca roku nie będzie poniżej 10 tysięcy. Oczywiście ustalenie, że to ma się dniówka zamknąć, a nie tam, że pik jakiś flash crash. A on twierdzi, że będzie poniżej 10 tysięcy. Oczywiście ja muszę czekać do końca roku. On może wygrać on trochę tak. było. O, Wiesz, co powiem Ci tak? Dla mnie, spadki na Bitcoinie to jest nie wiem, 3000 dolarów, 5000 dolarów. To są spadki na Bitcoinie. Jak ostatnio akurat było tak, że ja miałem wesele kolegi swoją drogą, który wciągnął mnie w krypto. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. I. Bawiliśmy się, ja nie patrzyłem i przychodzę, patrzę Twitter, w pierwszej kolejności Twitter odpowiem, patrzę, co tam się myśli, matko, warto jeszcze w ogóle zaglądać, czy nie? No ten rynek kryptowalut, patrzę, ile tam, mówię, 15, no może 10 jest, może przegrałem zakład, nie? Patrzę, 18 coś było, nie, 19, ja mówię. Niedługo, mówię, będziecie panikować, jak 100 dolarów spadnie. No oczywiście, jak ktoś wszedł na górce, ktoś wszedł za 60 tysięcy plus, no to jest pod wodą, tak? No ale z drugiej strony, jak ktoś kupił Tesla na górce, akcje to też jest pod wodą, konkretnie. Co, akcje udowodniły, że też potrafią spadać bardzo mocno. Z drugiej strony, znam osoby, które kupiły bitcoina na szczycie 17 roku, nie wytrzymały przy już 5 tysiącach, stwierdziły, że to już jest koniec. Wróciły przy 40, bo jednak to nie był koniec, i jednak te 20 tysięcy, no teraz okej, okay, były na stracie. Akurat ta osoba chyba kupowała bardziej bliżej 15. Niemniej jednak, no przeniosła wartość, tak? No ja na przykład mam średnią cenę wejścia w Bitcoin to 7 tysięcy dolarów. No więc czy ja mam się o to martwić, czy nie? Na razie na pewno nie. <grym> na razie nie. Ale powiedz mi też, właśnie trochę poruszyłeś ten temat i gdzieś powiedziałeś, że też chciwość prowadzi do bankructwa. Nie? Oczywiście. To jest tak, dlaczego właśnie ludzie tak tracą pieniądze? Gdzieś ostatnio, w zwiadach powiedział, że młodzi ludzie to nawet biorą wiesz, kredyt, zapożyczają się, żeby kupić kryptowaluty. No. Powiem ci w ten sposób. Stare przysłowie mówi, że powinniśmy inwestować tylko tyle, ile jesteśmy gotowi stracić. Ludzie tego nie rozumieją. Wiesz, ja mam dwa przykłady, gdzie człowiek, i to powtarzam wielokrotnie, kup przez znam, znaczy znam, nie znam tej osoby, napisała do mnie maila, że ona zainwestowała pieniądze w grę na dźwigni na kryptowalutach, rachunki miesięczne swoje, bo stwierdziła, że sobie nagra, bo to jest proste, bo to coś tam. No i akurat nie nagrała i została z niczym. Kredyt, kolejna sprawa. No bo jeżeli przewalisz swoje pieniądze, które masz, to są twoje pieniądze, no to trudno, musisz zacisnąć pasa, na obiad do mamy pojeździć albo do karitasu jakoś sobie poradzić. Od nowa tak, zarabiać. E, od nowa musisz ten, ale jeżeli jeszcze masz kredyt, to jeszcze nie dość, że straciłeś, to jeszcze będziesz sobie, będziesz sobie jak to się mówi, spłacał ten kredyt przez ileś czasu i to tego. No to jest kompletna głupota. Wiesz, co to wynika z chciwości, to po pierwsze, bo chodzi o chciwość. I nie będziemy ukrywać. 99% ludzi w świecie kryptowalut jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby mieć więcej walut fiat. Tylko i wyłącznie. Oni mają naprawdę gdzieś, czy to będzie Bitcoin, czy to będzie powietrze z koncertu Justina Biebera, czy NFT-ki, czy cokolwiek innego. Jeżeli da się na tym zarobić, to My chcemy. Tak, to jakby my chcemy. jakiś projekt i ktoś tak, powie, to od razu tak. wchodzi. Nie? No ale to trochę jest tak, że ludzie się napalają, bo właśnie chcą mieć Lambo za tydzień. Tak. Właśnie e, miliony zaczynają inwestować. I ja nawet słyszałem i to jest chyba tak trochę się zrobiła moda, bo rzeczywiście były nieraz e, tak duże wzrosty, że ludzie to uwierzyli. Nie? I trochę Jak to trochę przeszedł z tych ludzi młodych i tak dalej? No bo chyba dzisiaj to nie jest tak, że właśnie w tydzień kupisz sobie Lambo. Nie, nie to się nazywa, nawet kolega wymyślił termin e, Lamborioza. E, tak, Lamborioza, tak, tak, że to takie właśnie, bo to Lambo słynno się tak, e, no wiesz, na rynku kryptowalut te trendy nawet podchwyciły firmy, no przecież McDonald's zrobił reklamę, krypto, e, bracia, nie martwcie się, zatrudniamy nie, czy coś takiego, nie? Czyli to wiesz, albo Lambo, albo coś tam, nie wiem dlaczego akurat Lambo, e, a nie Ferrari nie na nie przykład, mi. albo jakiś bentley e, Może by od Lambo i to był początek, może marzen, tak, 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 albo lampę od, od Lambo na przykład kupi sobie ktoś. Yy, powiem Ci w ten sposób, jak przekonać tych młodych ludzi, niektórych się nie da przekonać. Niektórzy ludzie wiedzą lepiej. E, ja nawet już nie proponuję, ja przekazuję informacje. Zresztą, tak jak na przykład wiesz z rynku kryptowalut, człowiek robi reklamę. Człowiek robi reklamę, jest ból, że ty naganiasz, tak? No, no, to cokolwiek byś nie robił, to naganiasz, tak? Cokolwiek byś nie robił, gdzie reklama jest oznaczona, ja jasno mówię i tak dalej. Mniejsza z tym. No ale to jest tak, że wiesz, ja zawsze też tłumaczę, że my cokolwiek robimy. Niech ktoś tak. inny siądzie i robi to, tak. że ty masz reklamę, no to jest twoja też praca. nie? I to jest tak normalne i ostatnio o tym też poruszaliśmy, że ludzie są tak bardzo ludzi hejtują, zamiast doceniać, że ty dajesz jakiś content za darmo i to. potrafisz coś, coś zrobić nie siedząc narzekając, tylko mówisz realną sytuację. Nie? To jest podstawa. Wiesz, ludzie generalnie nie chcą słyszeć, yy, lubią słyszeć to, co, czego oczekują, a nie chcą słyszeć krytyki, nie chcą słyszeć czegoś, z czym się nie zgadzają. My w ogóle jako społeczeństwo, jako świat w dużym stopniu utraciliśmy zdolność komunikacji i wymiany poglądów, bo to jest bardzo ważne. Przecież zobacz, do czego doszło. Jeżeli mówisz coś, co mnie obraża, to jesteś rasistą, nazistą, yy, faszystą, kimś tam jeszcze, kimś tam jeszcze, tak, white supremacy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No przecież to bzdura jest jakaś kompletna, tak? Zgódźmy się, że się nie zgadzamy. Ja zawsze mówię, że ja mogę się nie zgadzać z Tobą, ale do końca yy, moich dni będę bronił tego prawa do wyrażania Twoich poglądów, tak? No póki nie obrażają mnie personalnie, czy w jakiś sposób tam, można powiedzieć, nie wpływają na moją wolność. Więc jak tym młodzi, trzeba po prostu robić swoje, tak? Trzeba poprosić to robić swoje. Oczywiście w świecie kryptowalut jest bardzo dużo pracy, bo to jest nowa. nowa nie będę na ekonomia, bo się śmieję sam z tego. Ale powiedzmy, nowy rynek, na którym to powstaje, tak jak kiedyś internet mhm. też miał upadać, też już koniec internetu. Telefony komórkowe po co komu, jak wszędzie są stacjonarne, i tak dalej, i tak dalej, tak samo kryptowaluty w tej chwili. Na bazie tego powstają cały czas nowe trendy. Tylko to, co mówię, ludzie chciwi i przede wszystkim niecierpliwi. To nie, powtarzałem to podczas Hossy, powiem to teraz podczas Bessy, może lepiej zadziała. To nie była ostatnia, znaczy, tak uważam, tak? To też jest moje zdanie. To nie była ostatnia bańka na rynku kryptowalut. Wszyscy dookoła trąbią, że to nigdzie nie odejdzie. To zostanie bardziej uregulowane, może jakieś utrudnione, ale nigdzie nie odejdzie. To jest, to jest coś, nowa gałąź biznesu. No więc teraz jest czas, żeby się uczyć. A jeżeli masz podejście, że chcesz Niewielkim nakładem i zerowym nakładem czasu zarobić na Lambo, to ja proponuję sprawdzoną metodę Eurojack pod sprawdź prawdopodobieństwo. Szansa jest, szansa jest, tak? No, no więc, więc niewielki nakład finansowy, prawdopodobieństwo jaki jest, tak jest. Nie napracujesz się, trzeba do kolektury się przejść. Prawda? Nie, no to też nie jest to jest rzeczywiście ekonomia i dla. I łatwo szybko weryfikuje, nie Niestety. Tak. A powiedz mi też. Czy według Ciebie nadchodzi nowy Bitcoin, bo też trochę się mówi i w ogóle czy jest coś innego, wiesz, to jest takie może y, kontrowersyjne, ale dużo widzów, wiesz, zadało to pytanie, żebym, żebym poruszył z Tobą ten temat. Co o tym sądzisz? <grytanie> Każdy ma takiego Bitcoina, na jakiego zasłużył, bo tak, w samym Bitcoinie jest wojna. Chociażby wojna o skalowanie. Czy większe bloki, czy nie? E, czy tu jest? E, czy Bitcoin jest to prawdziwy Bitcoin, który podąża za whitepaperem? E, czy whitepaper to jest jak Biblia, jak 10 przykazań, jak Koran dla e, w islamie? No, no, no po prostu e, prawdziwy Bitcoin. Bitcoin... Ma swoje wady i ma swoje zalety. Od zawsze Bitcoin jest, jeśli chodzi o węzły, zdecentralizowany. Oczywiście górnictwo przejmują duże korporacje itd., itd., ale jednak nie można cofnąć transakcji, nie można go dodrukować, chociaż jakieś tam zapędy różne są, ale jednak społeczeństwo stoi murem. Bitcoin nie ma na przykład na razie smart kontraktów, dlatego powstało Ethereum, tak? no, ale jak widać, Ethereum też, jak powstał dowcip, to nie jest sieć dla biednych ludzi jako opłaty w tysiącach dolarów. Tak, ale mi... powiedz mi, właśnie, jak poruszyłeś Ethereum, to co myślisz o wzroście ceny po właśnie tym podziale? Nie? Eee, 2, na razie wygląda, że będzie w drugą stronę. Ja w ogóle nagrałem taki film właśnie o tym The Merge, bo to takie wydarzenie, jedno z większych w historii. Tylko ludzie nie rozumieją jednej rzeczy. The Merge nie zmienia skalowalności, to jest tylko zmiana. Zmiana algorytmu konsensusu. Tak, to na zasadzie takiej, jakbyśmy zmienili, nie wiem, okręgi wyborcze, inaczej, użyli. no nie wpływa to generalnie na preferencje. To rewolucja ludzi, nagle tak? Nie, nagle nie jest to rewolucja, to jest krok w kierunku. Ja nie jestem zwolennikiem Proof of Stake. Z jednej prostej przyczyny w Proof of Stake musisz najpierw kupić. W Proof of Work teoretycznie no musisz kupić koparkę, oczywiście, no albo użyć swojego komputera, ale możesz wykopać, nie musisz kupić od kogoś. Nie? Więc, więc tutaj to nie rozwiązuje problemu, to jeszcze jest przed nami. No, ale jednak Ethereum robi swoją robotę. To jest jednak sieć, na której powstało najwięcej projektów. Konkurencja działa, no tak, można tylko to z zasłonę milczenia na to, na to spuścić. No i zobaczymy, tak, ja obserwuję. Nie ustawiajcie się na to, że będzie jakaś okrutna pompa na Mergeu. Nie mówię, że nie będzie, ale raczej może być tak, że. Ja mam wrażenie, że te czasy odeszły i teraz kiedyś było tak, że. Następowało wydarzenie, po wydarzeniu najczęściej następowała realizacja zysków. Później co któryś wyczaił, że może czy zacznijmy przed. A teraz to przed to potrafi być pół roku. Przed. Więc jak już została oficjalnie potwierdzona data, część się scashowała. chociaż widzimy to, myślę, że jakieś zaburzenie będzie, bo widzimy napływ Ethereum, kryptowalut na giełdy. Więc ktoś będzie pod to grał, tu jest jedna niewiadoma. Czy będzie to, nazwijmy, pokojowe, czyli Ethereum przejdzie na proof of stake i wszyscy stwierdzą, że jest ok? Czy będzie bunt? i powstanie rozwidlenie sieci, część zostanie na Proof of Work, część, część przejdzie na Proof of Stake. No wiadomo, że Vitalik będzie na Proof of Stake, chociaż Vitalik to już jest coraz bardziej w, jako człowiek mem traktowany. Te jego zdjęcia, te szczególnie ostatnie, kto widział ten, ten widział, no to to jest po prostu człowiek mem, tak? Marsjanin z przedmieścia, tak? Więc, więc to generalnie zobaczymy. Zobaczymy, ja to obserwuję, mam w trochę wetery zainwestowane i zobaczymy, co z tego będzie. Mhm. A powiedz mi, Majku, właśnie czy dzisiaj jest dobry moment na wejście w krypto? Trochę się mówi tak, że jak mówi ulica, to wtedy tego nie robi. Dzisiaj są nastroje takie, no jest besta, wszyscy mówią, że jest źle i tak dalej spada. Czy to według Ciebie jest dzisiaj dobry moment, żeby się udać na zakupy? Mając świadomość, że to nie jest gwarancja, znaczy jakbyś zapytał Rafał Kiełbusa, to by powiedział, że zawsze jest dobry moment, żeby wejść w bitcoina, tak? Długoterminowo oczywiście. Ja się po części z tym zgadzam, bo długoterminowo zawsze. Zawsze jest dobry moment, żeby wyjść Bitcoina. No to nie znaczy, że nie ma lepszych momentów. Tak? To, że coś jest dobrym momentem, to nie znaczy, że nie ma lepszych. Ja bym powiedział w ten sposób. No stare przysłowie mówi, kupuj panikę, sprzedawaj euforię. Jak jest panika na rynku, to faktycznie, jeżeli ktoś się bawił i na tych dołkach spadających, gdzie wszyscy krzyczeli, że już 10, 15, 5 i tak dalej kupował, no to to zaraz wracało. Jednak te okolice 20 tysięcy no dosyć mocne są, tak? Było tam nawet chyba 17 czy 16, nawet zahaczyło. Nie przebiliśmy tego, więc wiesz, długoterminowo, fundamentalnie oczywiście, to jest moment, że można wejść. Czy on nie spadnie, czy nie będzie jeszcze innej nogi, ja tego nie wiem, tak? Czy masz zapakować swój cały majątek bitoni? Absolutnie nie, absolutnie nie. Dywersyja klasyfikacja, tak? To, co ja zawsze powtarzam. Eee, I to ludzie w większości wiedzą. Jak ktoś ma, wiesz, ktoś ma jakiś tam większy majątek, to to nawet jak sceptycznie podchodzi do Bitcoina, to bardzo często a, rzuca tam 5% portfolio, to, to nie, nie zbankrutuje, a nóż będzie coś fajnego. Więc wszystko z głową. Wszystko z głową, no bo no, no co? Nie, tak jak mówię, że poznaję dużo, coraz więcej takich przedsiębiorców, naprawdę bogatych w Polsce, którzy rzeczywiście wchodzą właśnie w te i kryptowaluty i, i ładują tam część majątku i rzeczywiście... Wśród tych przedsiębiorców chyba najlepszą reklamę zrobił Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, te duże instytucje, szwejcarskie banki... On okay. ma no trochę... jego też można traktować jako człowieka mema. Tak on teraz się trochę uspokoił, ale tak. z tego czasu mocno. wydaje mi się, że go chyba trochę uspokoiły amerykańskie te agencje, może które tak tam być. mu troszeczkę może palcem pogroziły. Ale tak, wiesz co, jak duże banki wchodzą, jak widać, że są kolejne produkty, już są zapowiadane jakieś giełdy i no nawet w jakichś krajach, to co robi Dubaj chociażby, czyli tutaj wiesz ta światowa finansiera, londyńskie city, gdzie nowa pani premier Wielkiej Brytanii, ona chyba jeszcze nie jest technicznie premierem, czy będzie dopiero wyciągnięta została z 18 roku wypowiedzi. Ona mówiła, że to jest przyszłość, że nie będziemy tego ograniczać, i tak Demokrata, kurczę wyleciało mi amerykański demokrata z partii demokratycznej, yy, wyle... brat Sherman, o. on mówi, że już nie ma czasu na banowanie kryptowalut, yy, w Stanach liczą się pieniądze, yy, jeśli chodzi o kampanię wyborczą finansują to firmy, my mamy taką potężną gamę i zbanować, on mówi, nie doceniliśmy kryptowalut. Nie sądziliśmy, że tak to mocno się rozwinie, a teraz już jest za późno. Mm, trochę coś w tym jest. A powiedz mi jeszcze prosiłeś o giełdach właśnie. Ja jakby personalnie używam od jakiegoś czasu Binance'a, ale ja jestem naprawdę początkujący i miałem polską giełdę, która padła. Dobrze, że tam prawie mhm. e, za dużo nie miałem, więc tam można powiedzieć 200-300 zł raczej dla zabawy, ale chciałem Cię zapytać, czy, co sądzisz o giełdach? Czy to jest właśnie taka, no nie wiem, ja, ja ją jakby osobiście używam, bo jest, łatwo przeleję sobie z polskiego konta jest tam, a z drugiej strony, ja na przykład tam trzymam i, i, i wiem, że to też jest złe i zaraz porozmawiamy o tym, gdzie trzymać. To ty polecasz w ogóle? Wiesz co, stare przysłowie mówi, że giełdy dzielą się na te, które były schakowane i te które będą schakowane. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że troszeczkę się to dezaktualizuje z racji tego, że giełdy w tej chwili to są potężne przedsiębiorstwa, bardzo często notowane, jak np. Coinbase na, na amerykańskiej giełdzie. Czy tak jak Binance największa, jeśli chodzi o wolumeny? Wspomniałem o Binance, największa, jeśli chodzi o wolumeny. I też chyba ma kryptowalutę nie? Swoją. Ma oczywiście Binance Coina, tak? Te słynne BNB. Powiem Ci tak, nie, mówiło się nie trzymaj środków na giełdzie właśnie ze względu na te haki giełd. Giełdy mają w tej chwili ubezpieczenie, mają swoje te, a nawet jak giełda padnie to bardzo często, przykład jednej z japońskich giełd, nie pamiętam nazwy, która została po prostu kupiona i dalej działa, ludzie odzyskali swoje środki. Oczywiście przy jakichś małych giełdach, krzakach, no to trzeba bardzo na to uważać. Oczywiście trzymanie środków na giełdzie, to jest weryfikacja tożsamości, to są procedury, są też wady, tak giełda może powiedzieć, że coś nas zbodu wykrył, proszę udowodnić źródło pochodzenia pieniędzy i zaczyna się droga przez mękę. Ja na przykład miałem tam, że nie chcieli mi, wiesz, inny adres śmiecić, czy gdzieś tam niż tak, mieszkasz i Tak, mi o, nie? proof of address to jest kolejny tak. temat. Dobrze mieć przynajmniej jeden rachunek za cokolwiek na swój ten, nawet może być to jakiś głupi Netflix czy coś, to na szybko tam, żeby mieć ten adres, nie, czy wyciąg z konta bankowego, ale faktycznie to jest problem. I teraz tak, jeśli chodzi o giełdy, teraz pojawiła się jeszcze, pojawił się jeszcze jeden temat, No chociażby przykład Celsjusza, który zablokował środki. Jeżeli trzymaliście tokeny cel na Celsjuszu, to ich nie ruszycie. Ale jeżeli trzymaliście to na giełdzie, ten token urósł można było na tym kupę pieniędzy zarobić, więc tu się zobacz, pojawiła kolejne spojrzenie, że czasami warto trzymać na giełdzie, tak? No bo czasami giełda, czy chociażby w przypadku Luny upadku słynnego Luny, gdzie jak ktoś trzymał środki, to można było jeszcze handlować, jeszcze wyciągnąć z tego na tej ostatniej nadziei niezłe, niezłe pieniądze. Sam to zrobiłem. A jakbyś trzymał na portfelu, no to niestety, no to nic nie zrobisz, tak? To nic nie zrobisz. No więc, więc e, nie będę, nie powiem, że tak spoko wszystko i tak dalej. Czy mieliście świadomość zagrożeń, tak? Niemniej jednak to już nie jest tak niebezpieczne jak wcześniej jak było kilka lat temu. Kilka lat Szczególnie temu, tak? te duże, tak jak mówimy, sprawdzałeś. Tak, mówimy o dużych giełdach, tak. o tych takich topowych giełdach, tak, to ma wszystko swoje plusy i minusy. Niemniej jednak, no to już nie ma takiej paniki, że na pewno. No ja pewno nie mówię dlatego, bo jak kiedyś tam powiedzieli kupuj ten portfel i tak dalej. Ja często gubię rzeczy, wiesz. gdzieś się przeprowadzasz masz dzieci wyręk, to jest mieszkasz i później słynne są historie, gdzie ludzie bitcoin, tak, wiesz, tak. mówi się, że ileś tam gdzieś na wysypiskach może leżeć, nie w dyskach. No i tak miliony dalej. bitcoinów są stracone. Nikt nie no. wie dokładnie ile. Jedni mówią milion, drudzy mówią cztery, niektórzy nawet mówią, że siedem milionów bitcoinów. No że to są miliard, dziesiątki miliardów dolarów. No. Tak, tak, tak. Także tutaj rzeczywiście jest. A powiedz mi w ogóle. Od tej drugiej strony, od tej straty właśnie, czy jest coś, co według Ciebie można zrobić, żeby zabezpieczyć się trochę przed stratą? Myślę też w kontekście może wybrania kryptowalut, jak do tego mądrze podejść, bo tak jak mówisz, wiele osób chce tylko fiaty i kupuje cokolwiek, tak? Ale tak z Twojego doświadczenia, czy jest coś, co mógłbyś polecić? Wiesz co, to jest kwestia jaką kto ma strategię, bo jeżeli ktoś chce się szybko dorobić i ze 100 zł zrobić milion, no to raczej nie zrobi tego na Bitcoinie, na Ethereum, na topowych kryptowalutach. No nie ukrywajmy, no to nie oczekujmy tam wzrostu 100x czy 1000x. Wtedy najczęściej ludzie próbują polować na shitcoiny, które czasami nazywane są gemami, że coś się uda. Tylko trzeba mieć świadomość, że się trzeba odcinać kupony momentalnie. Jeżeli nasz scenariusz pójdzie, to chlast wyciągnij przynajmniej wkład własny. Wyciągnij wkład własny z zyskiem. Słuchaj, ja znam osoby, które miały, kryptowaluta urosła dziesięciokrotnie, czyli z tysiąca złotych zrobiło się dziesięć tysięcy. Ja mówię to wyciągnij 2000 tysiące złotych. Masz 1000 odzyskane plus 100% 100% zysku. Mówię, co by się nie stało, niech to padnie do zera, to jesteś. Nie, tu będzie za... ja mówię, uh -huh, zobaczymy. I bo się okazało, że z 1000 się zrobiło 100, bo było minus 90%. Więc realizacja zysków jest bardzo ważna. Eee, no to tak trochę wiesz, jak, jak to się mówi, jak chodzenie po polu minowym, tak? No, tu się, no, pod warunkiem, że masz więcej niż jedno życie, tak? Raz się uda, raz się nie uda. Ważne, żeby konsekwentnie dążyć do celu i odcinać kupony. Eee, słynne mnożenie przez dwa... Weź sobie 1000 złotych. I zrób razy dwa na każdym tym i nawet sobie odejmij po 20%, żeby sobie odkładać coś. Zobaczycie, jak to szybko narasta. No to zobaczycie. No dokładnie, wiem trochę z życia. Eee, a powiedz mi, no ja już na szczęście tam 5-6 lat straciłem. Eee, dużo dobrze, to były małe pieniądze, i dla... nauka kosztuje, nie? ale wiem, jakie to jest trudne i ile toś takiego stresu, że właśnie cały czas w zawieszeniu rośnie, nie rośnie, co robić, jest to panika. I te bombardowanie wiedzą, rzeczywiście trzeba mieć trochę odporność, wiedzy, doświadczenia, żeby się tym zajmować, bo łatwo można popójść. Naprawia, Ale wiesz, kto tak. najwięcej zarobił na rynku, najbardziej udanie? To są po prostu hodlerzy. Mówię topowe kryptowaluty. To są ludzie, którzy kupili i przetrzymali i nie patrzyli w ogóle na to. Przecież bardzo często te osoby, które gdzieś tam dorobiły się jakiś milionów na bitcoinie, po prostu zapomniały o tym, albo gdzieś wręcz zgubiły i później w przeprowadzce znalazł stary komputer z dyskiem, albo znalazł jakąś kartkę gdzieś tam z kluczem i się okazuje, o kurczę, ja faktycznie ja miałem bitcoina i się okazuje, że tam ma na przykład nie wiem, 200 bitcoinów nie? i nagle się okazuje, że jest spok. Także wiesz co, no to, to, to jest to. Nie szale za bardzo, bo nie stawiajmy sobie jakiś chorych, e, chorych celów, bo jeżeli będziemy mieli jakieś wygórowane ambicje, to będziemy popadali we frustrację. Frustracja będzie pogodować negatywne emocje i będziemy popełniać błędy. Czasami lepiej odejść od stolika, jak to się mówi, i wrócić ze świeżą głową. Ja mam pytanie od widzów, bo nie wiem, czy o tym mówiłeś, czy nie, ale Dlaczego twoja nazwa to Mike Statosi I wiesz, dlaczego nie od innych? To jak to jak e, Już ci mówię. E, to wbrew pozorom, e, wbrew zarzutom niektórych ludzi, to nie, nie To Znaczy Bardzo dobrze naszego... to wymyśliłeś, tak. bo to jest naprawdę bardzo... To wyszło tak z bomby. Znaczy Mike. Mike to jest mój pseudonim. To jest e, temat starszy, bo głównie z inspiracji Michaelem Jordanem i koszykówką, e, ale to jest jeszcze... Ja ostatnio przypomniałem sobie to, bo też myślałem, że to Jordan Mike, tak? Michael Mike i tak dalej. W ogóle nawet sobie tak robiąc jest reklama Gatorade'a. Be like Mike. I wiesz, że niektórzy stwierdzili, że to ja sobie zapłaciłem, że mi nagrali o mnie piosenkę i gdzieś mnie tam w komentarzach cisnęli, od, od w dupie się poprzewracało, piosenkę sobie nagrał, nie. a to jest reklama Gatorade'a Be Like Mike. nie? Ale tu mniejsza z tym, że ja się śmieję, jest tego po prostu jedna ze śmieszniejszych rzeczy. Mike, e, kiedyś jak jeszcze grałem na komputerze, czasy Atari, Commodore 64, e, tam najczęściej jak się wybierało jakiś pseudonim, to były cztery literki. Powiem Ci szczerze, Zabi, nie pamiętam skąd się wzięło, to wtedy było Mike, nie Mike. To było po prostu Mike. Skąd się to wzięło, nie pamiętam dokładnie. Później też fascynacja Michaelem Jordanem, i stąd się wziął Mike do mnie mój własny ojciec mówi Mike. No. Więc, więc generalnie to jest mój pseudonim, chociaż na nim imię Marcin nie Michał. No ale z drugiej strony Bolesław Plus nazywał się Aleksander, więc. Tak. Satoshi wzięło się z tego, że zanim zacząłem na kanale na YouTubie, zaczynając swoją przygodę z krypto, oglądałem fila koniecznie oglądałem blog prezesa i stwierdziłem, że czegoś brakuje. I pobawię się, a ja bawiłem się w tak zwane kraniki, bo teraz to przejęły rynek dropy, się robi i tak dalej. Wtedy były kraniki, gdzie się klikały jakieś reklamy, tego typu rzeczy i dostawały się jakieś te... I tam były właśnie te Satoshi, nie? I stwierdziłem, że jeżeli ja się tym będę zajmował, jaka nazwa, tutaj Mike to wiadomo było od samego początku, no że to Mike Satoshi, tak? No i generalnie rzecz biorąc tak to się przyjęło. Stol Wiele się ludzi działo. pyta, żebyś się przyznał, że stworzyłeś bitcoiny i tak dalej. Ech, więc wiesz. Śmieszna anegdota powiem Ci. Pojechałem kiedyś na spotkanie do Elbląga, zaproszony zostałem i siedzi, tak, siedzieliśmy w takim dużym okrągłym stole i tam było kilkanaście osób. Gadamy sobie tego, i przedstawił, do Mike Satoshi i tak dalej. I wiesz co, człowiek zaczyna, zaczyna mówić do mnie, Mike, a czemu Ty dopiero teraz się ujawniłeś? Ja myślę, żadnego coming outu nie robiłem. nie. Myślę, o co chodzi. Nie? I tak rozmawiam z tym człowiekiem i ja zaczynam Patrzę, on sobie nie robi jaj i on wierzy w to, że ja stworzyłem bitcoina. No było to tak śmieszne, więc ja go zweryfikowałem szybciutko, że mówię nie, 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 nie. Ale to taka śmieszna sytuacja z tego wynikła, że po prostu. Taka sympatyczna oczywiście, nie. A powiedz mi jeszcze, jeśli możesz powiedzieć w ogóle, czy są jakieś takie ciekawe projekty na oku, które według Ciebie są dzisiaj ciekawe. No wiadomo, że to nie jest porada, ale wiesz, czy ty masz jakieś takie. E, wiesz, co e, powiem Ci w ten sposób? Projekty są cały czas, tak? No, bo albo inwestujemy w te gemy Shitcoiny, gdzie wiemy, że to nie ma żadnej przyszłości e, i generalnie zakończy się, e, albo inwestujemy w projekty, które chcą coś dowieść w długim terminie. Ja w inwestycjach kryptowalutowych podchodzę z takiego założenia, że jeżeli ja z, zainwestuję w 10 projektów i 9 nie wypali, ale jeden, jeden wypali zakładając tę samą kwotę, to on i tak mi zrekompensuje wszystkie straty, jeszcze zarobi. Jeżeli nawet weźmie w proporcji 99 na 100, ale jeżeli 9, jeden z tych projektów 100, Okaże się kolejnym Googlem, Amazonem i tak dalej, no to, no to jestem zarobiony. Wiesz co, projektów? Nie wiem, z nazwy mam wymienić. Czy Jak coś masz parę, to Wiesz co, opowiem Ci tak. Ja na przykład zainwestowałem w taki projekt nasz polski, który się nazywa Tokenomia Pro. Pozdrawiam chłopaków. Fajną, fajną mają koncepcję, fajny mają pomysł. Mieli listing w Beście, znaczy listing. No listing na ten Datek się w Beście i powiem szczerze, poszło do góry. Więc byłem zaskoczony, bo się spodziewałem, że sentyment był jaki był. Jeśli chodzi o takie projekty. Nie będę wymieniał jednego z projektów, z którym współpracuję, no bo tam jest, bo to on spadł, tak i tak dalej, ale, ciebie na, kanale można. ale fundamentalnie uważam, że, że faktycznie długoterminowo, ponieważ mają, są to ludzie, którzy już mają gotowe produkty i zarabiają, najkrócej mówiąc mają zarobek, więc, więc to będzie działać. Wiesz, cały czas, cały czas szukam, tak, cały czas szukam jakichś nowych projektów, jest u mnie na, na kanale, w jaki sposób ja analizuję, jest taki film w tej playliście kryptowaluty, jak zacząć, można zajrzeć, jak gdzie szukać i jak szukać, jak analizować. Ze świadomością, że żadna analiza, choćby nas tutaj, stu mędrców siedziało, to i tak nie da nam to gwarancji, że to na pewno się uda. No i tyle obserwować trendy, obserwować to, co się dzieje, i przede wszystkim, mówię, z mojego punktu widzenia, szukać projektów, które chcą coś zbudować pierwsze pytanie podstawowe na czym ten projekt będzie zarabiać? Bo, jak to mówi słynne przysłowie jeśli nie wiesz, skąd się bierze yield, to ty jesteś tym ildem, więc 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 pamiętajcie o tym, żeby zastanowić się, skąd oni chcą brać pieniądze i czy to w ogóle ma jakiś sens, tak? No bo, mhm. a powiedz mi jeszcze w takim razie. W co w ogóle dzisiaj y, warto inwestować? Jak przechowywać dzisiaj pieniądze, żeby one nie traciły? Mamy szalejącą inflację i w ogóle może to być poza kryptowalutami. Czy ty w ogóle też jakoś dywersyfikujesz swoje inwestycje poza kryptowalutami? wiesz, co ja głównie dywersyfikowałem do tej pory, ponieważ ja od 2005 roku prowadzę działalność gospodarczą. Teraz po jakichś tam drobnych zmianach ja jestem właściwie jestem oczywiście zatrudniony, ale to jest rodzinna firma, więc tak jakbym był właścicielem. Więc to były moje główne źródło inwestycji, tak jakby w swoją własną firmę, która się fajnie rozwinęła. E, no w tej chwili też w kanał, tak? No bo kanał stał się całkiem fajnym biznesem. Ale jeśli chodzi, tak, w Kruszce ja jestem początkującym stakerem. Swoją drogą też parę dni temu nagrałem, zostałem zaproszony do wywiadu na jeden z kanałów, właśnie o, o, o Kruszcach. I gdzieś tam jestem bardzo takim mikro jeśli chodzi o srebro. i uważam, że to jest taka tradycyjna forma inwestycji. Obligacje to nie jest, no to tak to naprawdę to, to jest średni pomysł, no bo, no bo oni dodrukowali pieniądze z równo i wy jeszcze kasę dajecie, tak powierzacie na procent, więc a tak de facto ten procent oni i tak z waszych pieniędzy wypłacają. Więc, więc ja bym powiedział, że kruszce. Surowce to jest dla mnie temat bardzo skomplikowany, więc tutaj jest duże ryzyko, trzeba się naprawdę na tym znać. Myślę, że w spółki można by było inwestować w akcje spółki pod kątem dywidendy, takie, które faktycznie mają coś, co. Mało prawdopodobne, że się posypie, tak? no, no, że nie jest to Nokia, czy że nie jest to coś, co za chwilę może się zawalić. Więc te takie klasyczne, klasyczne no to Warren Buffett tak inwestuje. Tak? On dostaje sami dywidendy, tam jakieś kolosalne pieniądze, e, który w taki, no raczej nic za chwilę nam nie zlikwiduje kolei, nic za chwilę nam nie zlikwiduje Google'a, czy... YouTube'a, gazu, tradycyjnych tych i tak dalej. Więc jeszcze do czasu, jak to się my, kruszce też nie upadną, bo wykopywanie złota za steroid to jest jeszcze 10, 15, 20, a może. Może 50 lat, więc to, no i w jakiś sposób myślę, że kryptowaluty, tak? Też kryptowaluty, właśnie, no waluty Fiat, wiadomo, inflacja szaleje. Czy to już jest to wypłaszczenie i będzie spadać? Ciężko powiedzieć. Wskazuje na to, że faktycznie może tak być. Niektórzy twierdzą, że już najgorsze za nami. No ja też skłaniam się ku takiemu spojrzeniu. No właśnie, czy właśnie teraz kryptowaluty będzie odbicie? Nieważne. Więc to, czy będzie odbicie, czy będzie jeszcze jedna noga, a może odreagowanie. Ja uważam, że my możemy się do końca roku, a nawet w przyszłym roku jeszcze tak kręcić, to trochę do góry, to trochę do dołu i tak naprawdę nie wiemy, co się aż w końcu ktoś zadecyduje, że... Już koniec, tak? Już koniec, zbieramy, zbieramy tą podaż z rynku i, 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 lecimy. i lecimy do góry, nie? Także dywersyfikacja. Mhm. Przy tym. Dobra, a Mike powiedz mi jeszcze, co w ogóle sądzisz o nieruchomościach? I w ogóle ja też mówię o słynnym panu Glapińskim, zarządzaniem finansami kraju, bo jednak jest to osoba, która kieruje finansami kraju i wiesz jak jest. I, i nie mówiąc, że... To dawniej też już widzów, że dawniej jednak był autorytet, jak ktoś o czymś mówił, a teraz się mówi, że nie ma inflacji, za chwilę jest inflacja, tak? Nie będą spadały stopy, będą, nie? I jak w ogóle do tego tak, podchodzić? Tak, wstajemy z kolan i najlepsze od średniowiecza, najlepsze w Polsce, najlepiej tak. się dzieje, tak. Powiem Ci w ten sposób. no Dzisiaj w słynny Mem już powstał Traktat Sopocki, czy coś takiego, te słynne zdjęcie gdzieś tam z Sopotu, że będzie o 25 punktów podniesionych. No, z tego co mówią, to będą dalej podnosić, podnosić stopy. Ja akurat pracuję w branży, pracuję w branży energetycznej, ale w deweloperce, gdzie wykonujemy te instalacje energetyczne, elektryczne i tak dalej, to widzę. widzę, jak spadło faktycznie. Po danych kredytowych też widać. Z mojego punktu widzenia, oczywiście, ceny mieszkań muszą spaść, bo nawet u nas w stoku, który był tani, jeśli chodzi o okolice, no to jeżeli w miejscowości pod stokiem deweloper wystawia mieszkanie za 6000 zł za metr, gdzie w stoku, normalna cena to było między 4,900 a 5,200, a to jest 10 km za stokiem. To ja stwierdziłem, coś poszło nie tak. W takich miejscowościach po trzy mieszkania chodziły. E, ilość klientów, na przykład po, po budowie, który, na której teraz robimy, e, widzę. Część ludzi nawet nie wzięła się za wykończeniówkę. Kredyty ich po prostu, raty kredytu ich dorżnęły, albo wzięli kredyt na przykład i starczyło im tylko na, 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 na mieszkanie, już wykończenie im nie starczy. Część ludzi jedzie, bo musi, no bo jak sprzedałeś poprzednie mieszkanie, to, to robi, ale spada. Spada to i gospodarka dostanie rykoszetem. Budownictwo zawsze uważałem, że jest tym koniem pociągowym całej gospodarki, bo budownictwo to jest szereg branż pokrewnych. Ja myślę, że ceny nieruchomości spadną. Oczywiście jest też takie podejście, że no spada, spadnie ilość budowanych mieszkań. No ale moim zdaniem popyt na mieszkania spadnie dużo bardziej niż ilość budowanych. Więc ten stosunek popytu no tak, do podaży nie tak dużo jak e, będzie mniejszy, mniejszy popyt, ale podaż nie będzie na tyle mniejsza niż popyt. Moim zdaniem popyt spadnie mocniej niż spadnie podaż, więc ceny muszą spaść, tak? Poza tym, wiesz, no ceny usług muszą spaść. Ceny usług w szczycie doszły do takich horrendalnych, ceny materiałów budowlanych, no doszły do takich horrendalnych wartości. Przy to ostatnio z kolegą, kolega, który dom wykończył, powiedzmy, mieszkanie, on akurat wykończył, robił sobie taras mniej więcej tej samej powierzchni i ja ostatnio kładłem taką deskę kompozytową, to za taras taki... Mm, 2 na 3, czyli 6 metrów, wkładam 6 hakiem m2. Ja zapłaciłem te materiały prawie 2000 zł, a on zapłacił 600. No więc, więc, no i to już jest po. Po szczycie to już zaczęło tanieć, tak? gdzie on kupował jedną deskę za 10 zł, ja płaciłem 30, a ona w szczycie kosztowała 50 kilka. No, to musi tak spaść. To poszło nie tak, rzeczywiście. Więc z tego powodu nie wrócimy już do punktu wyjścia. To, żebyśmy nie mieli złudzeń, nie wrócimy do punktu wyjścia. Niemniej jednak uważam, że ceny nieruchomości, to jest moje zdanie, uważam, że ceny nieruchomości spadną. Ja nie jestem żadnym ekspertem w rynku nieruchomości, nie jestem żadnym szkoleniowcem w rynku nieruchomości. Ja to widzę od tej drugiej strony, czyli tego wykonawcy. Mm -hmm. Tomek, prawie kończę. To jeszcze mam pytania standardowe o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widom? E, jakaś książka Standard Bitcoina. Jeżeli miałbym wybrać jedną książkę, e, to ten, ja czytam to w oryginale e, The Bitcoin Standard. Ona jest przetłumaczona na wiele języków. W polskim języku jest Standard Bitcoina, e, Sajphy Diana Mus, to jest To jest książka, którą polecam. A jeśli chodzi o kryptowaluty, to na mojej stronie e, kryptonarod.pl jest sekcja książki Literatura i tam są książki te, które o kryptowalutach są. Bardzo często jest link do wideo recenzji, krótki opis. Podstawowe dane, także jeżeli ktoś chce się to faktycznie, to faktycznie polecam zajrzeć, bo, 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 bo tam jest to wszystko spisane. Co chwilę dodajemy jakieś nowe pozycje, bo mówię od razu, to jest tylko krypto. Tam nie ma rynku tradycyjnego. Jasne. I czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? E, e, mniejsze parcie na kasę, czyli mniej chciwości, a więcej cierpliwości. To takie moje przesłanie, uwierzcie mi naprawdę. Sam jestem osobą, która się łapała na wielu różnych błędach, popełniła kupę błędów na rynku, wyciągnęła z tego wnioski. Także mniej chciwości, więcej cierpliwości. Dziękuję Ci Michał. Bardzo się gości. Dzięki. Dzięki.